Serdecznie witam wszystkich z krajowej wystawy w Kielcach. Film, za chwileczkę idziemy kupować bilety. Film będzie zrobiony na 3 części. Także jak Szymon zapowiadał, koledzy i koleżanki, szykujcie popcorn, będzie ciekawie. Wszystkich tych, co jeszcze nie subskrybowali kanału, zapraszam do subskrypcji, do lajkowania. Wchodzimy do środka. Było takie też zlecenie, zrobienie filmu z Białogłówki Gdańskiej od kolegi Zacharczuka, żeby właśnie taki krótki materiał zrobić właśnie z tej wystawy. Także będzie dołączony tak samo film z Białogłówką Gdańską, z klubu Białogłówki Gdańskiej. Także zapraszam wszystkich na film z wystawy kieleckiej. Także idziemy po bilecik i lecimy z materiałem. Dobrze. I już jesteśmy w środku, jest ta część, dość dużo takich materiałów hodowlanych, ale to jest powiedzmy ta część z giełdą. Później zobaczymy, idziemy na część właśnie tą wystawową i po kolei postaram się pokazać gołąbki, które były w tym roku wystawiane na wystawie. Ze względu na to, że część wystawowa jeszcze jest zamknięta, zrobimy taki krótki przegląd gołębi, które są wystawiane właśnie tutaj na sprzedaż, tutaj na giełdzie właśnie przy wystawie. Tutaj mamy tam część srebrniaków, pasiaków. Właściciela nie ma, to nie ma co się pytać i lecimy dalej. Pana tutaj te pasiaty? 500 i już jest. A, no to jak? Średnia cena jaka? Mniej więcej? 5 sztuk. Dobra. To pójdzie w świat. Chce pan jakąś numer telefonu zostawić? Ja bym tutaj był zajęty. Nie? Nie, bra. Nie ma problemu. Tutaj kolega nie chciał upubliczniać się. Lecimy dalej. Niektórzy nie chcą. Trzeba też zrozumieć. Mają pewnie kariery. Zamojskiego, Budapeszta. Też właściciela nie ma. Zamojskie szybkie. Chyba górnośląski, tylko Koroniat. Jaka cena za te szeki? A już średnia cena. Średnia 500 zł. Może
Chce pan zostawić numer telefonu? Do pana? Do siebie. Nie. Nie, spoko. Niektórzy z hodowców nie chcą zostawiać numerów, także nie pytamy. Będzie wrzucony? Na YouTubie. Jak chcecie zostawić numer telefonu, jakby ktoś był zainteresowany, to zawsze możecie tego, nie. Jak... Bo różni ludzie oglądają, także można podać numer telefonu. Ale do tutaj czy... No, mówi tego, że to już będzie na wgrany na... No to dawaj, jakby ktoś był zainteresowany, to są garłacze, jakie? To są czeskie, tak? Siodłaty. 693, 550, 386. Koledzy, mniej więcej jaka cena? 150 zł. Dobra, dzięki. Od 150 zł. Panowie, jaka cena średnio za... Za co? Za gołąbkę. Mhm. 150. Mamy kolejne garłacze czeskie z siodłaty. Koledzy, po ile tiplery? A Angliki? Angliki z jakiej cenie? Stówę, tak? Koledzy, zagłębiaki po 50 zł, Angliki 100 zł za sztukę. Część hodowców chce zostawiać numer telefonu, część takich podchodzą troszeczkę jak do jeża, nie wiedzą o co chodzi, jak się po rozmowie, po hitce, no to się decydują zostawić jednak numer telefonu, jakby ktoś był zainteresowany. Tutaj jest duży ruch, nieraz może zobaczymy jak to będzie słychać na filmie już na końcowym, ale postaram się też, żeby koledzy mówili głośniej te numery telefonów, żeby po prostu było to wszystko słychać. Szeroki białostockie.
jaka cena zamewki? Zależy. Po 200, po 300. To zależy od gołąbka, wiem. To sam tak też zależy. Żółte? Żółte po 400. To samiczka 300 zł. Chce pan zostawić numer telefonu do siebie? 507-971-197. Ktoś jak był zainteresowany mewką żółtą, zapraszam. Może dzwonić. Do kolegi można sobie zadzwonić. Czarne, niebieskie żółte. Na YouTube. Znajdę za pojemniki, czy sobie butelkę. To butelkę przynieść. Papuga po 50 zł. A te tutaj te to są nimfy, nie? Nimfy 100, 120 zależy. Kokin miniaturowy, 120 sztuka, tak? Za miniaturkę. Będzie. Pana te tutaj te pawiki, tak? To nie pawiki, to kaczuny rostowskie. Kaczuny omskie. Omskie, tak? Chce pan zostawić numer telefonu? Czy nie bardzo? Może pan wpisać. Ale niech pan powie. Nie, może nie, bo znajomych tak jak... Dobra, no to na skutek dlatego pytam, jak to. Jedni chcą, drudzy tak, nie chcą. Nie. Dzięki. Takie motylki. Pana te deresze? Jaka cena? Chce pan zostawić numer telefonu? Bo pójdzie na YouTube, nie? Tak, nie? Jak nie pan powie, będzie... Dzisiaj będzie wystawiony. Ale niech pan powie, no bo to... 663, 146... O, już źle. Nie pamięta pan, nie? Dobra. 663, 128, 146. Także jakby ktoś był zainteresowany, deresze i te wiedeńskie pano, tak? Można dzwonić do kolegi, jakby ktoś coś tutaj sobie wypatrzył. Niektórzy koledzy, przez to, że telewizja przyszła, no to zapominają nawet swojego numeru telefonu. No zdarza się. Zaskoczenia wzięci zapominają numeru telefonu. Także kontynuujemy, jest do wyboru, do koloru gołębi, jak widać, różnego kalibru. Jeszcze ta część wystawowa nie jest otwarta, no to zrobimy giełdę. Za chwileczkę będzie ta część wystawowa. Film będę po prostu dzielony po 20 minut, tak żeby nie było za długimi te odcinki. Spróbuję jeszcze podejść na stoisko Volantora, zapytać się, czy by chcieli opowiedzieć coś o tych probiotykach, które właśnie ja stosuję. I no to jak się zgodzą, to po prostu będzie jeszcze materiał z Volantora. Tutaj mamy pocztowe barwne.
kaliber, gołębi. Jaka cena za perlicę? 120 zł, 80 zł. Od 80, nie? Od 80. Jest 4 pary. Chcecie zostawić numer telefonu? Numer telefonu pójdzie na YouTube'a. Nie? Dobra. Dobra, spoko. Jaka cena za Budapeszty? Od 80, nie? Tak. I ten 80 to najniższa cena. Maściuszki. I chyba... Nie wiem, czy to Gdańska jest. Stoiska z produktami dla gołębi z Romfielda, pewnie z większości z Romfielda. Poidła 20 w takiej formie belgijskiej, 20-20 za zwykłe poidło. Brączki z naszyjki. Widres 210 zł. Jesteśmy obecnie przed stoiskiem firmy Volantor. Tutaj rozmawiałem z panem i troszeczkę opowie o produktach. Ja tak wspominałem w tych moich filmach, że używałem właśnie tego probiotyku z Volantora i teraz pan może opowie chwilkę o tych właśnie produktach, które są teraz wprowadzone. Te są tu, te starsze i te, co są wprowadzane na rynek. Teraz pokażę. Witamy was na naszym stoisku. Jesteście gośćmi w tej chwili, tak jak my, waszymi gośćmi jesteśmy. Tak, my jesteśmy gośćmi na stoisku Volantora. Jak widzicie, szału nie ma, ale przyjechaliśmy tutaj nie z towarem, ale z informacją po to, żeby się opinia budowała o całej linii wyrobów Volantor. To, co tu znajdziemy na stoisku, to są cztery podstawowe produkty linii Volantor, a więc higienizator do wolier i do gołębników. To jest również mineralizator. To jest probiotyk dla gołębi i mamy również dodatek do preparat do kąpieli dla
gołębi, takie podstawowe zabezpieczenie. Trzy wyroby mikrobiologiczne, a więc z zawartością ziół i żywych kultur bakterii, ale jeden wyrób całkowicie, można powiedzieć, sterylny, mineralizator, którego zadanie znacie. On ma służyć do tego, żeby uzupełniać te mineralne, mikro, makro składnikowe zapotrzebowanie zwierzęcia. Jeśli chodzi o wyroby z mikroorganizmami, które ja uważam za z jednej strony prewencyjne, a więc ograniczające tą presję chorobotwórczą w każdym środowisku, ale szczególnie zimą, być może w środowisku gołębia ozdobnego, gołębia pocztowego, ze względu też na przebywanie cały czas w zamkniętej kubaturze. To są preparaty, które ze względu na obecność bifidobakterium lactobacillusa będą wypierały procesy gnilne, będą wypierały procesy pleśniowe i będą, innymi słowy, tworzyły bezpieczne środowisko dla przebywania gołębia, a więc zapewniały mu dobrostan pełen z ograniczeniem patogenów, które mogą pojawiać się wraz z odchodami. A więc tutaj kluczem jest prowadzony proces przez bakterie, proces fermentacyjny, wypierający procesy gnilne ze środowiska sprzyjającemu temu, a więc odchodów gołębia, czasem wilgoci, która pojawia się na ścianach, grzybów, pleśni, które się mogą rozwijać, mimo całego starania waszego o to, żeby było jak tam jak najbardziej czysto, jak najbardziej higienicznie. To, z czym się spotykamy tutaj na targach i z czego się najbardziej cieszymy, że po raz pierwszy na tych targach w Kielcach jesteśmy rozpoznawalni, że podchodzą do nas ludzie takie jak autor tego materiału i mówi: znam was, chciałbym z wami pogadać, i to jest dla nas zaszczyt i to jest dla nas naprawdę przyjemność. Także jeśli jesteście gdzieś w okolicach Kielc, zapraszamy was serdecznie. Jesteśmy tutaj dzisiaj w sobotę i jutro w niedzielę. Jesteśmy do waszej dyspozycji bardziej z informacją, mniej ze sprzedażą, ale jak zechcecie coś kupić, i odmówimy. Także żegnamy firmę Volantor, zapraszamy na stoisko Volantora, tak jak widać. Polecam firmę, sam ją używam, tak jak wcześniej wspominałem, na filmach. Także gorąco polecam, pozdrawiam. Ta część się zakończa właśnie na tym stoisku Volantor i teraz będzie ta część właśnie ekspozycyjna. Pozdrawiam.